Cześć, witam was w drugim odcinku z Dying Light, obiecanym drugim odcinku z naszej nowej serii. Zaczynamy tutaj, gdzie ostatnio skończyliśmy i ciśniemy do wieży. Tak, o ile wcześniej dziwnym przypadkiem nie spadnę. Czy dobrze idę? Chyba tak. Złapiesz się? Złapałeś się, dobry jesteś. Tu nic nie ma dalszego przejścia, wytyfy. Ej, no, chyba dobrze szedłem. Okej, trzeba patrzeć na strzałki jakieś, bo nie widzę tutaj. Tu jest dźwig, a ja się wracam. Okej, tutaj rozumiem. I gdzie tutaj dalej? Tu? Okej, jestem z powrotem. Musiałem na chwilę przerwać nagrywanie. Musimy się dostać tutaj na ten dźwig, tak? Także może tutaj skoczymy. Okej, podciągnij się. W tle możecie słyszeć moją psiunię, która jest zdezorientowana. Nie wie, czy iść na dwór, czy nie iść na dwór. Wskakuj. Więc może sobie trochę poszczekiwać. Wchodzimy dalej na tą wieżę. Rozumiem, że tutaj trzeba wbić. I już jesteśmy praktycznie na miejscu. Jeszcze tylko w górę. I wracamy. Co się ze mną dzieje? Crane, mów do mnie, co się dzieje? Coś poszło nie tak. Rahim, co się przed chwilą stało? O kur... Na pewno miałeś pierwszy atak. Wracaj tu lepiej. Niedobrze, zaczynamy zmieniać się w zombiaka. Musimy wracać do wieży. Ciśniesz. Naucz się biegać z powrotem, obić. Dobra, tylko jak tu zejść? Dobra. O, witaj. Halo. Rahim, co to kurwa było? Czy ja się zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę antyzy. Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. Wyczuwam wreszcie jakiś fajt. Zjedź windą na parter. Czy tutaj jest jakaś winda? Na 19 piętrze chyba była. Aczkolwiek tutaj chyba jej nie ma. Szkoda. Trzeba iść schodami w dół. I szukać windy. Tutaj była winda. Okej. Więc ciśniemy od razu na parter. Ciśniemy od razu na parter. Przytrzymaj. Dobra, w końcu dali mi jakieś normalne zadanie. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaje. Dobra nasza. A jak doktor Zir pomoże mi pozbyć się objawów infekcji, będzie jeszcze lepiej. Kontynuuj. Coś nam się ładuje. Poziom pierwszy. Exp. Pomów z kwatermistrzem. Dzień dobry. O! Ty jesteś nowym zwiadowcą. Rahim mówił mi o tobie. To ja. Nazywam się Crane. Nauczę się twojego imienia dopiero wtedy, jak przeżyjesz kilka dni. Póki co, to dla ciebie. A właśnie. Mówi się, że jesteś kolejnym zdechlakiem w kolejce po żarcie i antyzynę. Znaczy to tyle, że ludzie tu nie bardzo cię lubią. Nie ma co ich winić. Łatwo popaść w paranoję, jak siedzi się w zamknięciu. A do tego ktoś zagłusza wszelką komunikację na zewnątrz, także nie ma nawet jak poprosić o pomoc. Całe miasto ludzi, którzy mogą liczyć tylko na siebie. Powiem ci coś, przynieś mi albo Spike'owi rzeczy ze zrzutów, a zaraz zobaczysz, jak ludzie zmienią śpiewkę. Łatwo odmienić ich serca. Dzięki. Zapamiętam to. Coś jeszcze? Śpieszy mi się. Jak chcesz być jeszcze bardziej popularny,
możesz pomagać ludziskom. Kilka przysług tu i tam, a może cię polubią. Może nawet znajdziesz kobietę, z którą się wygrzejesz w nocy. To z niego żartowniś. Liczba przedmiotów na składzie. Zardzewiaj klucz francuski. Każdego dnia, o! Zardzewiaj klucz francuski. Obrażenia 24. Trwałość. Poręczność. Ulepszenia. Mogę mieć jedno ulepszenie. O kurde. Weź. Wszystko bierzemy. Chyba. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Aczkolwiek wydaje mi się, że dobrze. I coś możemy mu przynosić. Rzeczy ze zrzutów. Jakby, jak coś znajdziemy, to będą nas bardziej lubić, jeśli dobrze zrozumiałem. Także warto się tym zainteresować na przyszłość. Muszę iść jeszcze na dół chyba, żeby pogadać z doktorkiem. I rozumiem, że chyba tu muszę zeskoczyć. Tak? Pochwalony. Wychodzisz na zewnątrz, co? Otwórz. Okej, nowy, tylko uważaj na siebie. Straciliśmy już zbyt wielu. Wychodzimy na zewnątrz! Będzie fight! Będzie fight, mówię wam. Będzie wreszcie czym się zabawić. Doktor Zir już czeka w ciężarówce na boisku. Jak wyjdziesz z wieży, skręć w lewo i kieruj się na południe. Nie da się przeoczyć. Ciężarówka, ta? Nazywam się Crane. Dobra, dobra, Crane. Zagęszczaj ruchy. Nie ma czasu na podziwianie widoczku. I staraj się być raczej cicho. Hałas przyciąga tych skurwieli. Dobra. Gra wygląda całkiem ładnie. Idziemy sobie do doktorka. Tutaj zaskoczymy. Weźmiemy, co tam jest ciekawego. Czy jest tu gdzieś coś wartego uwagi jeszcze? Nie ma. To ciśniemy do doktorka. Tylko nie wiem, czy tam skoczę, także podskoczę tutaj. I będziemy jakoś tam się człapać. Widzę kolegę. I hop. Zastanawiam się, czy z nim się zabawić, bo mogą, tam jest ich więcej. W ogóle tu ich jest dużo. Niedobrze. Trzeba iść górą. O ile uda się przejść przez ulicę. A to może być ciężka sprawa. Tam widzę jakąś możliwość oddania skoku. Albo wylądowania, nie wiem. Dobra. Także chyba musimy zejść na dół. Niestety. Ale trochę ich tu jest i zastanawiam się, jak to zrobić. No nic, chyba trzeba iść na fight. Halo, dzień dobry. Ja tu jej w celach pokojowych przyszedłem. Halo, proszę państwa. Broń, zardzewiały klucz francuski. Aha, tym się zmienia. Dobra. O, mogę na górę wejść. Tego się nie spodziewałem. Ale nie powiem, bo to mi bardzo ułatwi życie. No, wbijaj. Nie możesz dalej wbić? Serio? Holender. No. Auć. O, cholera. No dobra. Idziemy na fight. I siły nam, widzę, odejmuje. Jak się z nimi pierdzielimy. Ale jest ciężko z tego, co widzę. Stychaj. No chodź. Chodź na fight. Chodź na fight, no. Chodź, chodź. Taś. Więcej was tu nie było? Tego się nie spodziewałem.
Chodź, no. Wysięgnę cię stąd. To biję. Jestem zmęczony. Niedobrze. Serio jeszcze żyjesz? No. Nie wiem, co jest lepsze. Dobra. Jeszcze zostało ich trzech. Czterech. Twardzi są. Padł. Jeszcze trochę. Następne. Dobra. Jeszcze was dwóch zostało, tak? Dobra. I masz! Przeszukamy. Może mają coś. Ao! Tego się nie spodziewałem. Przeszukaj. Okej. Okay. Co tam mają ciekawego? Może mają coś wartego uwagi. Także to sobie ich przeszukamy. Są pieniążki. Na tą lampę nie wiem, jak ją spiąć. Dlatego tu skoczymy. Jeśli jest taka możliwość. Widzę tam jakiegoś gościa. Podejrzewam, że to jakiś z naszych jest. Także nie bój żaby. Jest ciężarówka. W ciężarówce jest doktorek. Jeśli dobrze kojarzę. Wchodzisz do bezpiecznej strefy. Dzień dobry. Hello. Boże, halo, ktoś tu jest? Camden, jesteś tam? Szlak. Miałem dostać szczepionkę. Co? Nie, lek uśmierzający. Nazywa się antyzyna. Tylko łagodzi objawy. No, siadaj. Antyzyna opóźnia nieuniknione. Tyle udało się Gierę. Nieuniknione, więc nie ma lekarstwa? To jest odmiana wścieklizny. Na razie nie ma lekarstwa. Ale zobaczymy, robię testy na antyzynie i zakażonej tkance. Wynalezienie jest możliwe. Myślę, że go znajdę. Serio? Sądzi pan, że potrafi to zrobić? Z pomocą doktora Camdena? Tak. Chyba tak. Gdzie ja położyłem tę strzykawkę? Kim jest doktor Camden? Kolega. Ugrzązł w sektorze zero. Tam, gdzie wybuchła, powiedzmy, epidemia. Cały czas współpracujemy ze sobą przez radio. Na pewno lepiej by nam szło, gdyby połączenie było lepsze. No i gdyby moje stare eksperymenty udały się. Próbowałem wstrzykiwać zrekombinowanego wirusa do kawałków mięsa, a potem rozrzucać je po całym mieście. W nadziei, że część zarażonych je zje, a wtedy będę mógł obserwować wyniki i do czegoś dojść. Jak poszło? To nic nie dało. Wstyd mi, że zmarnowałem na to tyle czasu. W każdym razie trzymanie antyzyny w rezerwie nie ma sensu. Dobra, jestem zajęty. Idź do swoich zadań. Co to ja miałem? Zakręcony gościu. Dobra, gdzie teraz? Szybkość. A mam jakieś spadki. W życiu, więc nie... Rahim, Zir mnie obejrzał i dał mi kolejny zastrzyk. Okej, okay, super. To ci pomoże na jakiś czas. I dobrze, bo już się przyzwyczaiłem do wydawania ci poleceń. Dobra, czas na prawdziwą próbę. Idź pogadaj ze Spike'iem. Znajdziesz go obok wozu Zira. Ma dla ciebie prawdziwą robotę. Dobra. Hello? Spike? Jestem Crane. Tylko tego mi brakowało. Kolejny żółtodziób. Dobra, słuchaj uważnie, bo nie będę powtarzał. Zrzutów są dwa rodzaje. Jeden to żarło, apteczki, survival i takie tam. Drugi rodzaj skrzyń zawiera antyzynę. Ci z GRE wysyłają sygnał wideo i stąd wiemy, że coś do nas leci. Problem w tym, że zrzuty z antyzyną wpadają za często w łapska ludzi Raisa. A bez antyzyny mamy przerąbane. Rais i jego ludzie pracują tylko w dzień. Bo każde wyjście w nocy to proszenie się o śmierć. Ale dwa następne zrzuty antyzyny lądują dziś o zachodzie słońca i Brecken chce po nie iść. To może być nasza jedyna szansa dotarcia do zrzutu. Co mam zrobić? No jak mówię, iść tam po nocy to samobójstwo. Byłoby, gdybym od tygodni nie tworzył bezpiecznych stref i nie zastawiał pułapek. A tak robiłem. Brecken z ekipą będą dziś bezpieczni. O ile pójdziesz tam teraz i uzbroisz pułapki.
to możesz zrobić. No dobra, co to za pułapki? Jak je uzbroić? Zobaczysz sam, ja cię pokieruję. Tylko pamiętaj, bez pułapek Brecken nie przetrwa nocy. A jeśli nie wróci z antyzyną, będzie po nas wszystkich. Przed wyjściem weź jeszcze petardy na drogę. Moja robota. Robią zamieszanie, mogą ci się przydać. No, zaczyna się coś dziać wreszcie. Przytrzymaj albo stuknij tab. W taki sposób. Zazywaj klucz francuski. Rura. Nóżki, noga od stołu. Lol. Dobra. Idziemy. Przygotuj pułapkę na misję Brecken. Czy tu jest jakieś wyjście? Chyba nie, więc skoczymy sobie. Zbieranie przedmiotów jest kluczem do przeżycia. Przeszukuj ciała, skrzynie, samochody, szafki, a nawet pojemniki na śmieci, by znaleźć broń, pieniądze i komponenty do tworzenia przedmiotów. Użyj zmysłu przetrwania, by wyróżnić obiekty warte przeszukiwania. Przeszukuj otoczenie, by znaleźć ogromne, zamknięte skrzynie pozostawione przez innych ocalałych. Zwykle znajdują się one na dachach, poza zasięgiem zombie i zawierają broń i inne wartościowe rzeczy. Okej. Okay. Warto się tym zainteresować. Wbijasz tu po tym. Skakuj. Masz niewykorzystane punkty umiejętności, później się tym zajmę. Nie wiem, jak tam dalej iść, więc pójdę trochę na chama. Tam są zombiaki, także tam raczej nie będziemy do nich wbijać i ciśniemy do stref. I jedna już jest tutaj. Podnieś maskę i podłącz akumulator. To powinno włączyć pułapkę. Okej. Podnieś maskę. Co teraz? Mówi Jade. Czy ktoś jest teraz na zewnątrz? Pilnie potrzebuje pomocy. Jestem na zewnątrz. Robię dla Spike'a. Ty jesteś Crane, prawda? Słuchaj, nasz biegacz sprawdza jedno ze schronień, które Brecken chce wykorzystać podczas swojej misji. Jest na podwórzu, opodal Wefy i Mirmaru, otoczony przez zombie. Musimy mu pomóc. Zajmę się tym. Teraz się dopiero fight zapowiada. Kurde, tu są zombiaki. To nie jest dobre. I wskakujemy na dach. Jak daleko jesteś, człowieczku? Szkoda, że nie pokazuje dystansu. Ech, nie doskoczyłem. Dobra. I hops. Tutaj wbiję. Dobra. Jesteśmy. Przeskanuję teren, w razie by było tu gdzieś coś ciekawego. Ale nie ma niestety. 93 metry. Tu chodzą koledzy nasi. Dobra. Widzę skrzynię. Czy jest tu coś jeszcze? Okej, szukamy. O, tu jakieś kurde ostrze. Może się przydać. I szafka. W szafce są fajki. Także je też weźmiemy. No bierz. Dobra. Posążek. Posążek raczej do niczego mi się nie przyda. O, Holland. Tego się nie spodziewałem. Odwrót, odwrót. Skakuj na górę. Skakuj. Jeszcze trochę. Okej. Okay. Skakuj. Dobra. Jesteśmy coraz bliżej. A tu jakiś kolega jest. Dwóch kolegów, także tam nie pójdziemy. Skoczymy tutaj. To jest chyba ta skrzynia. Aby tworzyć zamek wytrychem, użyj myszki do poruszania wytrychem i A do obracania zamka z śrubokrętem. Jeśli wytrych zacznie wibrować, może pęknąć. Nie próbuj otwierać zamków na siłę. Naciśnij SK, aby kontynuować. Przekręć wytrych. Ech, chyba nie pykło. Szkoda. Trochę wprawy mi brakuje. Nie wiem, czy tam doskoczę. Tutaj muszę wejść. Może tam dobiję jakoś. Okej. Okay. Dobra.
I hops. Tu jest coś wartego uwagi. Co ty robisz? Co ty robisz? Jak w tym najbezpieczniej strefy. Weź to. Tu? Gaza, przyda się. O! A co to? O co? Co to to się? No co? O, już. Dobra. Noga od stołu nam się niedługo skończy. Tam są kumple. Także musimy wskoczyć na górę. Nie wiem, czy to się uda. Skakuj. Dobra. Gdzie teraz? Tam. Tutaj wskoczę. I czy przeskoczę? Jest Holender daleko. Samochód. Dobra. Dobra, Jade. Jestem na miejscu. Są też zarażeni. Uważaj na siebie, Crane. Dobra. Tu jesteście, tak? Hello? Czy ktoś zamawiał pęski z rury? No ładuj się. Ładuj expa. To nie żyje. Dobra. Jeszcze ty. No chodź. Wow! Dobra, przeszukamy ich. I przeszukaj. I wbijamy. Dzień dobry. Szlak. Obawiam się, że dla niego już za późno. O. Dobra, kończ sprawę. Tylko nie śpiecie. Co ty, człowieku? O, chodź. Ale dostał headshot. Tego się nie spodziewałem. Załatwione. Niech to szlak. Nie miałeś wyboru. To już nie był człowiek. Teraz szybko. Ciągle musisz włączyć światła. Tylko wtedy to miejsce będzie bezpieczne w nocy. Włącz zasilanie, aby odblokować bezpieczną strefę. Tylko gdzie to zasilanie jest? W środku? Chyba tak. Dobra, odblokowaliśmy bezpieczną strefę. Cholera. Wejdź na dach budynku i skontaktuj się z Gierę. Co tam chcą od nas? Jak ci idzie? Włączyłeś światła? Już prawie. Daj mi chwilę. Tu wbijasz? Niedobrze. Bardzo niedobrze. A tutaj? Będzie ciężko się tam przedostać. Tutaj musimy wejść. Niewykorzystane punkty umiejętności. To musimy sobie ogarnąć. Masz punkty umiejętności do wydania. Wybierz jedno z drzewek umiejętności, aby wydać punkty. Okej. Poziom siły, przetrwania, zwinności. Drzewko siły ułatwia walkę z przeciwnikami twarzą w twarz. Aby zwiększyć poziom siły walki, zabijaj wrogów w pomysłowy sposób i używaj umiejętności z drzewka siły. Okej. Ogłuszenie. Wymaga drugi poziom siły. Naucz się atakować z wielką precyzją. Każde trafienie wroga bronią obuchową w klatkę, piersiową lub głowę może go ogłuszyć. Dobra. Zobaczymy, co tam jeszcze ciekawego mamy. Omóż drzewko. Zwinności umożliwia prześcignięcie przeciwników. Aby zwiększyć poziom zwinności, wspina się, skacze, wykonuje inne manewry atletyczne. No dobra. I tu poziom przetrwania daje ci dostęp do zdolności pomocniczych, planów i gadżetów. Aby zwiększyć poziom przetrwania, wykonuj zadania, pomagaj innym ocaleńcom, bierz udział w wyzwaniach. Im większy będzie twój poziom, tym lepsze wyposażenie znajdziesz w sklepach. Też ciekawe. Aczkolwiek jestem skłonny ku sile na razie. Także to sobie ogarniemy. Tak, dobra. I tam też miałem jedno. To muszę ogarnąć. Dobra. I teraz ciśniemy.
na budynek. Plan, jaki tam podniosłem, nawet nie wiedziałem. To jest przejście. Tu se skoczymy, robi się ciemno. Trychy możemy wytwarzać, super. Skoczysz? Skoczysz. Wzrost poziomu zwinności, później to sobie ogarnę. Korci mnie, żeby tą skrzynię ogarnąć, ale nie mamy czasu za bardzo. Najwyżej później. No wskakuj. Dobra. Jesteśmy coraz bliżej. Potrzebne wytrychy. Deskę sobie podniosę. Zawsze może się przydać. No, podnieś. Kurczę, czemu nie mogę podnieść? Deska z gwoździami. Nie mogę podnieść. O, teraz. Dobra. I podnieś. No, podnieś, no. Dobra. Podnieś to. Mówię ci, podnieś to. Podnieś to. Dobra. Wziął. To tego nie da się ogarnąć. O-o. Tutaj musimy na górę wbić. Tylko jak tu na górę wbić? Tutaj jest jakieś wejście. Kontaktuj się. Tu Crane. Raportuj. Spotkałem się z lekarzem, to naukowiec. Przygotowali mu laboratorium w ciężarówce, pracuje nad lekiem na wirusa. Nazywa się Zir. Halo? Słyszycie mnie? Zrozumiano. Masz nowy cel drugorzędny. Utrzymaj przykrywkę i postaraj się zabezpieczyć jego badania. Potwierdź. Skradziony plik nadal ma najwyższy priorytet, prawda? Zgadza się. Prawdopodobieństwo, że samotny badacz pracujący w ciężarówce mógł odkryć coś ważnego, jest znikome. Ale chcemy zobaczyć jego wyniki, na wypadek gdybyśmy się mylili. Myślałem, że robi się noc. Dobrze. Musimy przygotować więcej takich miejsc. Mamy ich sporo upatrzonych na przyszłe schronienia. Spike zaznaczy je później na twojej mapie. I Crane, dziękuję. Oddaję głos Spike'owi. Teraz musisz wrócić do głównego zadania i uzbroić kolejną pułapkę. Niedaleko masz następny samochód. Jasne. Okej, ale to zrobimy sobie w następnym odcinku. Drugi odcinek z Dying Light dobiega właśnie końca. 30 minut to myślę, że to taki optymalny czas nagrywania. Mamy tego sporo zaznaczone, także pobawimy się z tym w następnym odcinku. Na dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Odcinek troszkę nudny, bo nie było jeszcze takiego fajtu, jakiego bym oczekiwał. Aczkolwiek akcja z odcinka na odcinek będzie się rozwijała, będą krzyki, będzie strach. Także na dzisiaj to by było na tyle. Jeszcze naprawimy sobie klucz. Aha, już rozumiem, to nie jest nieograniczone. No dobra, punkty umiejętności też sobie ogarniemy na początku przyszłego odcinka. To by było na tyle. Dzięki za uwagę, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć!